Ła zgrabne, eleganckie. Też po gradzie, czy raczej bez przodu? Gdzieś tam nie dohamował. Sporo samochodów z Caritasu i Czerwonego Krzyża. Dzisiaj już czwarty na Łóżko-Zeńcach. 7 koła euro za Fiestę. 23 rok. Z grillem oryginalnym. Nieco głębiej wędkniętym niż być powinien zamontowany, ale tak się wyda. Dacia. Dacia w kolorze Audi, można powiedzieć. Audi bardziej wiśnia. A Dacia bardziej czekulada. Nowy Leoś. Nie jestem do tych świateł wzdłuż całości jeszcze przekonany, ale pracuję nad tym w FR-ze. Tak. W FR-ze. Cel osiowy na przykład może być. Leoś wygląda na całego. Ajajajajaj. Nigdy nie przestaną mnie zadziwać te interesujące, ciekawe, jakże piękne konstrukcje. Kurde, to Seicento miał ładniejsze te lampy, ale nie mnie o tym decydować. Być może obie formy są dopuszczalnie poprawne. W GT na panoramie, innych bąblach. Można powiedzieć romkowóz. Prawie. Czy każdy ma martwe pole? No nie ma martwego. Ciekawe, jaki golas. A po gradzie Stefan jest. Jurgen nie zdążył kołdrą nakryć. Goły to może i taniej. Przez kałużę przejdźmy, przypominam, zima. DS ile to jest? DS też po gradzie, bo postrzelało po DS-ie. Chyba tylna cała. DS4 jak się okazuje. Ale żeby tak zacinać z boku. A czekaj pan teraz. Żeby tak zacinać z boku, to patrz pan teraz. To musiało naprawdę chyba być białym szykowałem. Biały szkwał musiało nadupsać nieźle. Rozumiem, że ze strony przeciwnej jest czysto. Chyba, że fura jeździła i się przemieszczała. Raz prawa, raz lewe, żeby wbić się pod ten grat. A, to nic pewnego. Dzisiaj jestem z dwójką widzów szanownych. Wrocław i Warszawa, dwa miasta na W. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.